Cześć. Aj, oddycham. O, plusnęła ryba. Pięknie jest tak od ziemi do nieba. I jeszcze po drodze te, no, pączki dopiero, ale niedługo rozkwitną. Niedługo będzie słońce, może nawet jutro. Podobno ma być jutro 16 czy 17 stopnia, a przecież dopiero 4 kwietnia. 2024 roku. Rany, rany boskie, ja się strasznie martwię, co będzie dalej. Ale czy trzeba się martwić tym, co będzie kiedyś, a nie cieszyć się tym, co teraz jest? No chyba tak, prawda? Więc cieszmy się teraz to, co mamy, bo za chwilę nie będziemy tego w ogóle mieli, albo będziemy mieli takie paskudne rzeczy, że w ogóle nawet nie będzie rady w ogóle ani wyjść, ani pospacerować, ani się rozłożyć na mchu zielonym. Romantyk ze mnie, co? No tak, mimo że dobiegam setki podobno, no jeszcze dycha brakuje. Ale nie to, że mi żal by było tak odchodzić, no bo wiadomo, trzeba odchodzić, wszyscy odejdą. Tylko żal mi tych, którzy zostają. Naprawdę najbardziej żal mi tych młodych. No bo ci, co tyle mają lat, mniej więcej co ja, czy nawet mniej, ale i tak sporo, to już swoje przeżyli, jeszcze pamiętają takie normalne zimy, normalne lata, jesienie, wiosny, a oni... Oni będą mieli tak, dzień taki, dwa, trzy, cztery, jeszcze inne, trochę zimy, trochę lata. Kwiecień przed lata to było takie coś, ale to nie będzie tak wesoło jak w pożegnaniu ludowym, tylko będzie tragicznie. I ja właśnie tak bym chciał tym młodym powiedzieć, że nawet jesteście aktywni, bo młodzi są aktywni, młodzi zdają sobie z tego sprawę, że to się... kończy coś, zaczyna coś bardzo złego i oni są w tym oku cyklonu i ci, którzy decydują teraz o wszystkim, politycy, jacyś ekonomicy, jacyś tacy różni starsi w każdym razie, to ich to nie obchodzi, bo oni już trochę swojego przeżyli, a wy młodzi, kochani moi, słuchajcie, walczcie na całego zębami, pazurami, ja jestem skłonny iść z wami gdziekolwiek, na barykady, na jakieś te konferencje, te stoły prezydialne z tymi karawkami, z tymi marynarkowcami, prawda, co tylko rozpinają te marynarki i zapinają i się wygadują i się mądrzą i za was się mądrzą. Nie, teraz za chwilę są wybory samorządowe. Wszyscy młodzi powinni tam być. Absolutnie wszyscy. Nie, no ja wiem, wy się kochacie, wy, prawda, pracujecie jakoś tam nad sobą, a nawet jeżeli nie, no to czas waszej młodości pracuje na to, żeby być takim, jakim kiedyś będziecie. Na pewno bardzo fajnie, tylko że kochani, przecież tego kiedyś to może w ogóle dla was nie będzie, naprawdę. Naprawdę to jest już takie jak w banku, tego już... Nie da się zmienić na lepsze klimatu. Teraz trzeba tylko to powstrzymać, żebyście jeszcze trochę pożyli. Żebyście pożyli, tak trochę się położyli, tak jeszcze na zielonym mchu. Popatrzyli w niebo. O, tam ptaszki jeszcze świergocą. Nie będzie ptaszków, nie będzie niczego. Ale jeszcze póki jest, to cieszcie się. Tak, cieszcie się. Cieszcie się.